Nawąchał się czego, czy co? Oj, Kazmierz, Kazmierz, wiem, że ty nie postępowy, ale aż tak? Ty się lepiej od brata mojego odstosunkuj. To i dla zdrowotności dobre. Może jeszcze w pole i ci kwiatków nazbieraj. Oj, Kazmierz, ty czasem pomysły chyba z kosmosu masz. Już raz mi takie fajerwerki mieli, że twoja mućka w powietrze wyleciała. No jak to co? Nic! Kargol, podejdź na to płata. Na co? Podejdź, jako ja podchodzę. No podszedł i co? A ty co dziś taki w skowronkach? Humorek jakiś taki, lata jakby rozwolnienia dostał, a do tego cały czas coś se tam podśpiewuje. Nawąchał się czego, czy co? A czemu by nie być w dobrym humorze? Życie jest piękne. Oj, coś ci się chyba wełbie, popiął właśnie o Władek. Oj, Kazmierz, ty zawsze taki ponury i podejrzliwy. A co, dobrego humoru mieć nie wolno? Zabronione, czy co? Oj, od razu nie wolno. No patrz tylko, dokoła śnieg, mróz i wiatr jak na Syberii jakiej, wszystko pozawiwane, śnieg popachy, a ten jak nic se podskakuje, jakby jakie robaki w zadzie miał. A jak tu ponurym być, jak walentynki są? Jakie tam znowu walentynki? No zwyczaj taki, nie słyszał ty? Wszędzie w radiu i telewizji mówili. Oj, ty Władek sam taki gapowaty, że nic tylko w telewizji pokazywać. A ja się tyle głupot nasłuchał i duraków naoglądał, że mi radio i telewizja niepotrzebne. Oj, Kazmierz, Kazmierz, wiem, że ty niepostępowy, ale aż tak? Toż to zwyczaj prosto z Ameryki. Jaśko ci nie mówił? Niemożliwe. Ot mądrale jaki. Jakby zapomniał, ty mi Jaśka za morze przygonił. Ty się lepiej od brata mojego odstosunkuj. No Kazmierz, kiedy to było? Za sanacji? A jak świętować, to każda okazja dobra. I tam, ubędzie się bez jakichś tam walentynek, jakby my własnych świąt nie mieli. No mamy, ale co szkodzi, aby mieć ich jeszcze trochę? Toż to każda okazja dobra jest, aby się nastrój poprawić. Ojej, nie może być. A co ty by tu poprawiał? To wspaniały czas, żeby uczucie wyrazić. Może by my tak jakoś nasze baby zaskoczyli? A pokiego niby? Myśmy bez tego żyli. Ubędzie się bez tych amerykańskich fanaberii. Ale Pawlian, romantyzm to ważna sprawa. To i dla zdrowotności dobre. Może kulacja albo co? Ta, jeszcze czego. Może jeszcze w pole i ci kwiatków nazbieraj. Oj, Kazmierz, ty czasem pomysły chyba z kosmosu masz. To może by gdzie na weekend razem wyskoczyli. Jaki tam weekend? My pojedziemy, a gospodarkę kto ugarnie? Pawełek może? No nie wiem, ale może widzowie nam w komentarzach napiszą. Że co gada? W jakich komentarzach? To ty nie wiesz, że to komentować można, tylko trzeba ładnie poprosić. Hehe, nie może być. A bierzcie, drogi ludzie, kto nam na wyjeździe gospodarkę doglądał będzie. Otóż to, Pawlek. A jak się wam podoba, dajcie nam jeszcze łapkę w górę i kanał subskrybujcie. To wam powiemy, gdzie my pojechali, a wy tego nie przegapijcie. Kargul, a jak nikt nie napisze, to co? Sołtysa może poproszę? Albo milicja przyjedzie? Oj, Pawlek, coś się wymyśli. Czasem trzeba odpocząć. Zrelaksować się. Odpocząć? Ja silny jak byk silny. Uczynku mi nie trzeba. I tu jeszcze bosy jakieś Amerykańcy chcą. Niedoczekanie twoje. No dobra, Kazmierz. Nie chcę, to nie jedziem. Ale jutro we wsi półka swojej dwerków będzie. To może choć tam by my poszli? Ta, już raz mi takie fajerwerki mieli, że twoja mućka w powietrze wyleciała. Ale Pawlak, może by my przynajmniej coś wspólnie zrobili? Może jaki wieczór przy grillu zorganizujmy? Że co? Ty do mnie po ludzku, a nie biegluj po murzyńsku. No przy grillu. Pieczone kiełbaski i w ogóle. Jak przy ognisku. Władek, no jakiś ty durnowaty wariat. Ognisko w lutym będzie robił. Co, w chałupie za zimno, czy co? Żeby ty przypadkiem nie uczadział. Już ty się u mnie nie martw, Kazmierz. Przecie my w krużywnikach za dawnych lat się przy ognisku bawili. Jeszcze przed wojną. Ognisko, co? Ty tak bystra jak woda w klozecie. To może sam drzewa na romie, bo ja dziękuję. Tu może choć kartkę jakie swojej mani by napisał. A pokiego czorta, jakby jej innych kartek brakowało. No dobra, Kazmierz. A wiesz, że nasza Ania walentynki dostała? O, ocenka. Aż tu mechanizator jaki. Do kościoła nie pójdzie, a kartki wypisuje. A wcale bo nie. Od kolegi z pracy dostała. Podobno on z Nigerii. Co? A to czort jaki. Co, nie wiesz, że Ania już wydana? Pawlak, to tylko kartka. Tia, tylko kartka. Ciekawe, co na te kartki z Janek. No jak to co? Nic. A co by on miał? Toż ty zna jego poglądy. Wie, jaki on otwarty i nowoczesny. Władek, ty mi tu nie filozuj. Ania już ma zenka swojego, a tu czorty jaki chłop u żony podrywa. Nie widzisz, Władek. Nam już jedna sierlejka w rodzinie wystarczy. No Kazmierz, widocznie takie czasy teraz nadeszli. A może jednak warto się choć troszkę na świat utworzyć? Po pioniersku na świat spojrzeć? Tia, a tu pionier się znalazł, co kota na sznur podrzymał. Aleś ty pamiętliwy ostatnio. A pamiętasz może, jak twój Jaśku w krużownikach te melodie śpiewał? Oj, kochałem cię, dziewczę, oj, kochałem cię skrycie, da chciałem pożartować, da zrobiło się dziecię. Hu-hu!
Już ty mu jego Jaśka w spokoju zostaw, bo jak się znerwuje, to tak ci stępę wyprawię, że cały naród będzie ci zazdrościł. No dobra, dobra, daj spokój, Pawliak. Nie tu nie, nic na siłę. Kachol, nam zawsze w krużywnikach mówili, że tradycja święta i nie zamierzam się bawić w te wszystkie nowomodne zwyczaje, zwłaszcza te amerykańskie. Patrzajcie go jaki patriota. To kto mówił, że Ameryka jego? Jeszcze mnie z niej wyganiał. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie proszę Cię o kliknięcie łapki w górę, subskrypcję kanału i włączenie dzwonków powiadomień, aby być na bieżąco z nowościami. Daj też znać w komentarzach, jak Ci się udały walentynki, jeśli w ogóle je świętujesz. Możesz też napisać, kto Twoim zdaniem ogarnie gospodarkę Kargulom i Pawlakom, jeśli tylko Pan Kazimierz zmieni zdanie. Czekam cierpliwie na pomysły. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce.